Dobra, słuchajcie, dzisiaj dwa jubilaty. DMT i DST. Czyli stereo jubilat i staruszek jak świat jubilat. Ale najpierw czołóweczka. Który na początek? Który idzie na początek? Pewnie idzie ten na początek, staruszek jak świat, na Germanach. Słuchajcie, wzmacniacz ma na tranzystorach germanowych. Zaraz zobaczycie, co to takiego. Ja tylko tego młodszego trochę odstawię. Niech sobie stoi na wystawie przy okazji. Unitradiora Jubilat DMT. Oczywiście, a gdzie kabel? Słuchajcie, nie ma kabla. Może być bieda. To co? Rozbiórka. Słuchajcie, rozbieramy. Kabel jest, się znalazł, słuchajcie, kabel się znalazł, głośnika brak, zobaczcie, głośnika brak, no zobaczymy co tu, o co tu kaman, zobaczymy co tutaj dalej się z tym podziałamy, będziemy wiedzieć zaraz, no stan jak stan, w ogóle skala działa, działa, skala działa. Łącznika od UKF-u brak. Wykręcamy. No i słuchajcie, co my tutaj mamy? Tak jak widać, tu jakiś kabel, ten kabel to nie pójdzie do wymiany całkowicie. Tutaj patrzę od przełącznika, już ktoś pominął przełącznik, czyli przełącznik już może nie działać. No zobaczymy. I to jest wzmacniacz mocy, słuchajcie, na Germanach. Tutaj widać raz, dwa i tutaj trzeci. Tranzystor. W tym radiu muszą być sprawne żarówki, bo przez żarówki idzie napięcie na radio. Także żarówka się pali, radio cichnie. Tutaj powinien być jeszcze zegarek taki klatkowy na klapeczki. Z tego co widzę, są kabelki urwane. Wow, czy to ja urwałem? Nie, były urwane. Zasilające. Ale stan. Wszystko poczyszczone, ale... Jakby to wam powiedzieć, no. Stan tragedia. Będziemy zaraz szukać głośnika. Do jubilata. Znaleźć coś podobnego.
teraz tak, który 0, który 8 V, bo tam idzie chyba 2 razy 8 V z tego co kojarzę. Schemat trzeba wybrać, a tu już kurde, tu pogrywamy, tutaj pognieć, ach jejku, dobra, nie marudzę, działam. Dobra, słuchajcie, jest tak, dorwałem oryginał głośnik, wszystko jest stąd, jeszcze ze starym znaczkiem Unitry. O, wszystko jest tak jak stąd, zobaczcie jaka membranka, kurczę, idealna, nie? I oryginał przewód, tylko fakt, że tu jest dziurka na bolec, nie? Ale oryginalna wtyczka z oryginalnym przewodem. Także zaraz coś tu może wymodzimy. Dojedziemy. We'll be right back.
Dobra, jest tak, słuchajcie, naprawiłem ten potencjometr, jest włącznik, działa, wyczyściłem, będziemy go teraz montować i przy okazji podłączymy, o jeszcze to muszę schować, bo to jest potrzebna rzecz, zaraz wam pokażę. To jest ta zapadka ze sprężynką od przełączników. To razem muszę położyć z resztkami innego. Widzicie, jak się przydają stare, zużyte. Ale te stare da się naprawić, a teraz mniejsze, te nowe. No comment. Dobra, wstawiamy ten potencjometr. A jak już jest jakiś taki lepszy potencjometr, to kosztuje 80 zł za sztukę z tych nowych. A jak China, to jednorazowa. Czasami się uda coś tam odczyścić, nie? Da, to tyle się wkręci, słuchajcie. A resztę szczypcami. Okej, okay. Ciekawe jak ten drugi. Ale ten drugi mało używany. Chyba, że ktoś go podmieniał, bo ten też ma przełącznik. Dwa identyczne są. No i dobra, i słuchajcie, teraz tak, musimy się wpiąć tutaj dwoma kablami pod ten przełącznik, tak, żeby... Na razie to poskręcam. Jeśli będzie trzeba, taka potrzeba, to rozkręcę jeszcze raz. A będzie, widzę, że będzie, bo jest łamany od isostatu. A nie, to... Tam. Może znajdę gdzieś taki od jakiejś dorodki, czy tam od czego, od jakiegoś radyjka, nie? Ten przełączniczek do UKF-u, ten taki, jednej sztuki brakuje. O. Dobra, działamy dalej, słuchajcie, ja sobie kawę robię najpierw. No i dobra, słuchajcie, pierwsze odpalenie.
Chyba dobrze podłączyłem transformator, ale powinno być, tylko jeszcze sprawdzimy bezpiecznik, czy jest sprawny. Jest sprawny, dobra. Okej, włącz mi to. Panowie, będzie żyło. Na nowym głośniku, tylko UKF trzeba będzie wcisnąć. Ktoś już tutaj próbował, z tego co wiem, przystrajać. Zaraz. O, już, dzień dobry. Długo nie pochodziło, słuchajcie. Któryś tranzystor chyba AC180 sieknął. Dobra, ja zaraz sprawdzam, przemierzę to jeszcze raz i będziemy... I pewnie trzeba będzie wymienić coś. Żarówki są sprawne przede wszystkim, także mógł nie sieknąć, no bo idzie napięcie przez żarówki. Specjalnie właśnie z tego powodu jest to zrobione, że... I przy okazji ono robiło jako zabezpieczenie, nie? Najwyżej mocniej się świecą. Dobra, działamy. No niestety, słuchajcie, Germany wszystkie poszły do wieczności, że tak powiem. Musimy poszukać zamiennika. Albo takiego samego. A jaki był powód? Nie wiem. Się okaże, jak podstawimy inne. Nie ma, a to będą pewnie ale bez koszulek Germany, co? Nie, to nie to. Nawet jeszcze nowy story mam, ale... Przyznałeś. Wiem, że miałem jeszcze tych Germańców, tych kanciaków. Jest, tylko że to są te G. We'll be right back.
Mówię, coś tu niby jest, słuchajcie, ale wzmacniacz pracuje, ale reszta nie pracuje, radia. Podłączmy antenę i zobaczmy. Chociaż cokolwiek. No. Ale harczy. O, musimy teraz dojść do oku, czemu harczy? Dobra, słuchajcie. Przebadałem go przed chwileczką generatorem i oscyloskopem i wyszło, że na to, że żeby to pracowało w parze o tych starych AC. Ale już wyczaiłem, o co chodzi. Słuchajcie, tutaj jest generator. On będzie piszczał. Już wiem, o co chodzi. Tutaj jest jeszcze jeden kondensatorek, słuchajcie, do wymiany. Zobaczcie, co się dzieje na... zaraz, momencie, ustawimy tylko kamerkę. Co się dzieje na oscyloskopie? Tutaj strasznie jest dużo wszystkiego na tym stole. Zaraz, no niestety, tak jest, jak się zaczniesz grzebać i trwa to dłużej niż 2 godziny. Dobra, pokażmy. Ale już zaczął dwie połówki wzmacniać, to już jest dobrze. Fakt, że jeszcze jest takie zniekształcenie, ale to zniekształcenie to wynika z czegoś innego, słuchajcie. Właśnie wybadałem przed chwileczką oscyloskopem, że kondensatorek jeden odmówił już posłuszeństwa. Poszedł prąd stały, a germany są tak czułe, słuchajcie, dokładnie na schemacie i tutaj znowu schemat gdzieś tutaj dołączę, C65, jak widać na schemacie, on akurat centralnie od minusowego napięcia został przebity. Przebiło go albo w ogóle nie łączył i potencjometr też, ten 250 kg, który jest niżej na schemacie, też został wymieniony. Wyciągnijmy ten kondensator i wymienię ten kondensator. To jest Elva, dokładnie 100 mikro na 16 V. Wyciągamy, co? Wyciągnijmy, odpięte jest, wszystko jest odpięte. On siedzi tutaj, z samego brzegu siedzi. Także damy radę, tutaj może dojść. Zaraz będziemy to wszystko próbować skręcać do kupy, jak usuniemy to usterkę. Tutaj siedzisz. Jak siedzisz, to już nie siedzisz. Holender, znowu nie to odessali. Ścieżki, słuchajcie, w tym radiu to jakby ktoś był pisakiem. No bo to tak może i było. Prowadził. Mniej więcej nikt nie pilnował wyżej, niżej, nie? Dobra. Plus w tą stronę, plus w tą stronę. Co ja tu mam w ogóle? 22 na 25 V. Co to jest, kurde? C? C65. A nie, to jest ten 2 mikro. A C66? No dobra, C65 to jest 2 mikro. Dobra. Sprawdźmy, zobaczmy, jego wymieńmy, ale jeszcze C66 trzeba wyciągnąć i wymienić. Dobra, wstawiam ja normalny kondensator teraźniejszy i zobaczymy, co będzie. No dobra, słuchajcie, udało mi się w końcu ogarnąć na oryginalnych germanach, niestety.
Znalazłem tutaj jeszcze TG5, znaczy o ten jest uszkodzony. I wstawiłem go jako driver, bo tu jako driver siedział właśnie taki sam jak stopnia mocy, a wcale taki duży prąd nie płynie. A C181, ten miernik, słuchajcie, wykrywa jako JFET. A to jest German. To jest German, mało tego, ten German to jest NPN. Rzadko które Germany były NPN, chyba że WC. A reszta była wszystko PNP, słuchajcie. Jak końcóweczka gra. Elegancko. Dobra, już nie będziemy nic upuszczać. To był test. Skręcamy to w końcu. I jeszcze tylko zobaczymy, czy dobrze stroi heterodymka, czy widocznie, no zobaczymy. Z tą czułością muszę teraz tak poskręcać te wszystkie do radiatora. Konieczność, bo się robią letnie, ale jeszcze jest. Także słuchajcie, no wszystkie trzy tranzystory tutaj były wymieniane, podstawiane, próbowane tutaj przy kombinacje jakieś takie zrobić dziwne alpejskie. Jednak się co do czego wróciłem do oryginału, udało się. Końcówka opanowana, radyjko opanowane mniej więcej. Także działamy, słuchajcie. Jest ekstra elegancko, normalnie. Lepiej nie może być. Także czas na skręcanie do kupy. Słuchajcie wszystkiego. I będzie piękna ekstra. Jubilat, tak? Jubilat. Jeszcze głowy przeszedł, słuchajcie, cały dzień.
uważam za skończone. Jeszcze nie skończone. Jeszcze trzeba tego przycisku poszukać. Tak, poszukamy takiego przycisku. Tego przycisku, słuchajcie. Może znajdziemy taki ładny, identyczny. Podniuchny, identyczny i nie wiem, czy nie wchodzi coś. Ojejku. Gorąco zrobiło. Coś połamane. Nie no, tutaj są jakieś dwa. O, nie jest łamany. Proszę bardzo. Proszę bardzo, zrobiony, skończony. Normalnie bym powiedział nigdy więcej na Germanach, ale wiecie co wam powiem. Grać to jakoś to tam gra, 2 waty ma, 2,5, ale ma mieć taki jubilacik. Nigdy więcej na Germanach, nie? Nigdy więcej na Germanach, ale w następnym odcinku kolejny jubilacik. Tym razem stereofoniczny, tylko ja tu muszę wszystko to ogarnąć, bo jest naprawdę, się zaczyna robić, że tak powiem, syf. Ja naprawdę gorąco pozdrawiam wszystkich oglądających i nieoglądających i tych, co powiem tak, lubieją. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Ci, którzy lubią, chyba ten kanał, że tak powiem. O, następny jubilat, słuchajcie, jest z obciętym kablem. Nie szedł gdzieś na szok. O Jezu, głośnika też nie ma. No oryginału, kurczę, tu wsadziłem oryginał. Właśnie, trzeba to wszystko pospisywać, bo tutaj poszło tak. Tranzystorki 2 w sumie. Kondensatorki, elektrolity 2... 3, potencjometr 220 kg, naprawa potencjometry siły głosu i włącznika w tym potencjometrze. No to praktycznie można policzyć cenę drugiego. Wiem, że przerosło. Przerosły, nawet godzinowo praca przerosły. Niektórzy powiedzą nie warto, nie? Ale kurczę, to jest radio. To jest radio, naprawdę. To gra. Tylko antenę trzeba podłączyć, nie? Może jakąś. Dobra, słuchajcie, ja pozdrawiam, kończymy. Kończymy te marudzenie. Na razie. Aha, to się teraz tak wyłącza.